Cześć. Dzisiaj mam pojazd dla Was jakby luksusowy. BMW 528 i X-Drive automat, czyli oczywiście czteronapędowa, 2 litry turbo benzyna, 245 koni. Samochód krajowy. Od pierwszego właściciela karoseria cała oryginalna i wygląda jakby wczoraj wyjechała z salonu. Samochód z przebiegiem 60 tysięcy km. Cały czas serwisowany w BMW, dopiero się skończył właśnie pakiet, albo dzisiaj się kończy serwisowy. Bardzo dobrze wyposażona specyfikacja na 330 tysięcy złotych, więc rzeczywiście bardzo dobrze dopchana piątka. No i to, co widać z zewnątrz, no to oczywiście ma M-pakiet, czyli są inne zderzaki, jest ta lotka. Tutaj delikatna, dyskretna, ma felgi też z M-pakietowe, przedni zderzak jest też całkiem inny. Samochód ma czujniki parkowania, przód i tył, ma kamerę cofania, ma LED-owe adaptacyjne światła, ma w środku, no i tyle z zewnątrz. Jeśli chodzi o środek, to w środku mamy komfortowe fotele, które mają ogrom możliwości regulacji. Poczekajcie, przyciszę radyjko. Czyli zaczynając od szuflady, która wysuwa się pod uda, tutaj przesuw, regulacja wysokości, tu mamy oparcie, a tutaj mamy tak zwany garb, czyli góra fotela z zagłówkiem idzie do przodu. Tu jest regulacja lędźwiowa. Tu są boczki pompowane. Zobaczcie, się zwężają, rozszerzają. No i fotel oczywiście ma jeszcze pamięć. Fotel pasażera z dwiema pamięciami i tak samo fotel kierowcy. Więc to jest, nie da się porównać do zwykłego fotela. To jest coś inna klasa kompletnie. Tutaj mamy oczywiście joystick od iDrive'u, jest dźwignia zmiany biegów, jest kontrola zjazdu, wyłącznik czujników parkowania, jest auto hold, czyli nie trzeba trzymać hamulce, jak stoimy na drive'ie, on sam będzie hamował. No i też bardzo fajna rzecz, ma wentylację foteli. Czekajcie, włączę. Spróbuję włączyć stacyjkę, tak, udało się. Wentylacja fotela pasażera, wentylacja fotela kierowcy, ona jest 3-stopniowa, podgrzewanie również 3-stopniowe, więc no, to jest pojazd tak wyposażony, że można się wybrać w daleką podróż i nie być zmęczonym. Jest nawigacja duża, professional, jest kierownica M-kowa z łopatkami, plus minus, czujnik deszczu, automatyczne światła, znaczy czujnik deszczu, automatyczne wycieraczki, a tutaj ma automatyczne światła długie. Jest też elektryczna regulacja kolumny kierowniczej, tutaj zobaczcie, jest ona połączona z pamięcią fotela kierowcy, więc zresztą przy wsiadaniu, wysiadaniu ona się chowa, wysuwa, żeby łatwiej, jak ktoś ma większy brzuszek, to żeby łatwiej mu było wysiąść. Samochód ma 60961 będzie miał za chwilę przejechanych kilometrów. Ten schowek jest zamykany, podłokietnik. Tutaj jest USB, jest gniazdko. Jest kabel USB. Poczekajcie, bo coś się... O, teraz będzie kabel. Jest USB, jest gniazdko 12-woltowe i jest AUX. Więc tak to wygląda. Są też roletki. Roletki w tylnych drzwiach są ręczne. Tylna roleta jest elektryczna, zobaczcie. Pyk, tak się składa. I rozkłada. Jest, tak jak widzicie tutaj z tyłu... Aha. Przepraszam, wyłączę. Tak jak widzicie z tyłu jest podłokietnik z miejscem na puszki, na butelki. Tu jest jeszcze schowek, a tu dalej jest rękaw na narty. Jest otwór na narty i rękaw.
Tapicerka, tak jak widać, jest brązowa, jeszcze z ładną tutaj nicią, takie przeszycia. No fajnie to wygląda, śliczny biały kolor i to brązowe wnętrze robi robotę. Jest czarna podsufitka oczywiście, bo tak jak mówiłem, jestem pakiet wewnątrz, więc to się charakteryzuje czarną podsufitką na pewno. Listwy M. Czysto, schludnie, nic tu nie jest poniszczone. Tu delikatnie jest wygniecione od fotelika. Myślę, że to być może wstanie, może nie, może ktoś inny znowu będzie fotelik montował. Delikatny ma tu odgniecenia z jednej strony. Piękny samochód, komfortowy, dość żwawy, 6,3 sekundy do setki. Bardzo dobrze sobie radzi. Moc niewielka jak na taką kolumbrynę, bo 245 koni, ale niemniej jednak skrzynia robi robotę i te osiągi są tutaj, przekłada się to na bardzo dobre osiągi. Tutaj, tak jak wspominałem, jest kamera cofania, no i tak jak zauważyliście, elektrycznie otwierana i zamykana na pokrywa bagażnika, więc tak jak mówiłem, no bardzo dobrze wyposażony samochód. Oczywiście w BMW można było tutaj jeszcze szereg rzeczy dołożyć, chociażby szyber dach, no ale niemniej jednak tu jeszcze macie schowek. Niemniej jednak specyfikacja za 330 tysięcy, samochód na niskiej akcyzji się, to robi wrażenie, bo nie jest to zwykłą piątkę dwulitrową, to można było i za 200 i za 150 kupić dwulitrowego diesla. Jeśli chodzi o karoserię, to ona, tak jak zaraz Wam pokażę na mierniku, nie była nic lakierowana, ale i też nie ma żadnych uszkodzeń, jest po prostu perfekcyjna. Jak jeszcze tu jesteśmy, samochód ma oczywiście system bezkluczykowy, zamykamy i otwieramy. I też są tutaj te podświetlenia klamek, zobaczcie, ja to bardzo lubię, bo fajnie się rozświetla tutaj na całych drzwiach i przestrzeń wokół auta. Karoseria nie ma żadnych uszkodzeń, ani lusterko, ani tutaj bok pokrywa silnika, też nie ma odprysków. BMW ma bardzo dobre lakiery, bardzo twarde i nie obijają się tak szybko. I tutaj ten bok również, po prostu nie ma się do czego przyczepić, nie ma ani dołków parkingowych, ani rys, jest perfekcyjna, po prostu perfekcyjna, za trochę pewnie mniej niż połowa wyjściowej ceny z salonu. 2015 rok, 60 tysięcy km, już nie wiem czy to mówiłem czy nie. Opona z tyłu jest ogromna, bo mamy tutaj 275/40/18. Tarcza wielka, pokazuje za 5000 nam klocki i te klocki rzeczywiście tu się kończą. Tarcza ma minimalny rant, nie wiem czy ona będzie do wymiany czy nie, trzeba by było to zmierzyć jak to się trzyma wymiarowo. Tu jest opona Pirelli, to są opony jeszcze ramflaty i raczej oryginalne 0715, tak, czyli opona jest oryginalna i tu jest 275/40/18, tak jak mówiłem. Z przodu jest opona trochę węższa, 47/14, więc też opona oryginalna 245/45/18. To też różnica w tych oponach, węższe z przodu, szersze z tyłu, powoduje to, że to auto fenomenalnie się prowadzi. Między innymi to, bo na pewno zawieszenie, napęd, to wszystko robi robotę. No jest piękna. Naprawdę robi wrażenie, zwraca uwagę wyposażeniem. No to widać z zewnątrz pakiet, a w środku już jako kierowca widać to, co auto ma w środku, co ma dołożone. I to cieszy. Pokażę wam grubość lakieru. Piątka w większości jest aluminiowa, ale mój miernik też to pokazuje, więc nie będzie problemu z pomiarem. No i tak, błotnik 143, 128, maska, pokrywa silnika, błotnik 133, 119, 126, 143, dach 76, dach metalowy 137, 98, błotniki tylne już też metalowe, 97, pokrywa bagażnika 85, ona też jest metalowa, stalowa 77,
błotnik 79, 105, 132, 141, 120 drzwi kierowcy, 124, no i błotnik 120, 131, 146. Cała oryginalna, piękna, wzorowa. A, jeszcze nie pokazywałem Wam przedniej tarczy. Przednia tarcza, minimalnie wyczuwalny rant, minimalnie, więc tutaj też daleka, daleka droga do wymiany. Zresztą pokażę Wam to na komputerze. Zobaczcie, tutaj się otwiera i zamyka roletkę w tylnej szybie. Aha, samochód ma jeszcze, jakby tego wszystkiego było mało, to ma dociąganie drzwi. Zobaczcie, jak to działa. Dotykamy tylko delikatnie i już się drzwi dociągają. I tak oczywiście wszystkie drzwi. Tak to wygląda. Jeszcze dodatkową drogą opcją, o której nie wspominałem, jest wyświetlacz head-up. Head-up display. No i zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać tutaj na kamerze. Poczekajcie, podejrzę. Coś tam widać. Miga generalnie na zasłonie to słońce. No i on pokazuje prędkość, pokazuje ograniczenia prędkości i też pokazuje nawigację, rezerwę, albo że dzwoni telefon. Takie są informacje na tym wyświetlaczu. Nie wiem, czy to widzicie, ale wydaje mi się, że widać. A cały ten sprzęt jest tutaj. O, tutaj, tu jest rzutnik tu w tym miejscu. Więc tak to wygląda. Co jeszcze? Zegary są elektroniczne, jak to w dzisiejszych, znaczy wskazówki jakby niby analogowe, ale to są generalnie matryce elektroniczne i termin badania technicznego. Badanie techniczne muszę zrobić za chwilę i to zrobię oczywiście. Samochód ma różne tryby pracy, tak naprawdę reakcji na gaz, reakcji skrzyni biegów i mamy od ekonomicznego Eco Pro, gdzie oszczędza on paliwo i zmieniają się, tak zegary wyglądają, po Comfort Plus. Nie wiem, czym się różni Comfort Plus od Comfortu. Później mamy Sport, zegary są czerwone i elektroniczny prędkościomierz. I Sport Plus ma wyłączoną trakcję. I to zmienia się tutaj, zobaczcie, też na dużym tym wyświetlaczu też pokazuje, co się dzieje z napędami. Tak to wygląda. A zmieniamy to ustawienia tutaj tymi guziorami. Czy coś ja jeszcze Wam mogę powiedzieć? Nie wiem, chyba tyle. No, samochód wzorowy, nie widzę problemu, żeby sprawdzić to jeszcze w ASO, potwierdzić, ale nie ma się do czego doczepić. Zapraszam Was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis, lub też inne auta. Zapraszam na używanahonda.pl, gdzie znajdziecie Hondy krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.